Witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku mojej serii Winyle na wideo. Dzisiaj wrócimy do płyty, którą pokazywałem w jednym z ostatnich filmów na temat nowości w mojej kolekcji. Jest to płyta Brothers in Arms Dire Straits. Pokazywałem już, to jest oryginalna edycja brytyjska, bardzo wczesne wydanie. Mówiliśmy sobie o tym, w jaki sposób ją zidentyfikować i na moim blogu jest artykuł na ten temat, w jaki sposób identyfikować oryginalne wydanie, po czym je poznać, jakie ma cechy, jak wygląda label, etykieta i tak dalej, i tak dalej. Ale dzisiaj chciałbym pokazać inne wydanie tej płyty, które ukazało się w 2014 roku w serii Back to Black, tak jak tutaj na tym ładnym logo. W tej serii ukazują się edycje rozmaitych płyt i to była pierwsza płyta Brothers in Arms, pierwszy winyl, który kupiłem. Kupiłem go w księgarni Świat Książki, żeby sobie słuchać, i ku mojemu wielkiemu zdziwieniu okazało się, że to nie jest płyta, tylko to jest podwójny album, dwupłytowy. I zacząłem badać to, czytać trochę więcej o tej płycie i powstało w mojej głowie takie pytanie, które chciałbym zadać na tym filmie, żeby je na nie od razu odpowiedzieć. Czy lepiej mieć jest płytę oryginalną, czy to jest ta prawdziwa Brothers in Arms, czy może jest coś szczególnego w tej drugiej edycji, może nie drugiej, ale w tej edycji najnowszej z 2014 roku, co powoduje, że warto mieć tę płytę, czyli którą płytę Brothers in Arms lepiej mieć, a może obydwie? Otóż odpowiedź na to pytanie jest w moim przekonaniu bardzo prosta. Jeżeli jesteś przypadkowym słuchaczem, czy po prostu zbierasz płyty z lat 70., 80., dobre kanony, płyty z kanonu, płyt rockowych, to oczywiście oryginalny Dire Straits to jest dokładnie oryginalny Brothers in Arms, to jest dokładnie to, co słyszałeś w radiu, to, co znasz. To jest płyta, którą warto mieć, bo tam są te utwory w tych wersjach, do których jesteśmy przyzwyczajeni i w ten sposób ta płyta brzmiała, kiedy się ukazała, więc na pewno warto mieć je w swojej kolekcji. Ja dla mnie, jako hardkorowego fana Marka Knopflera, jego gitarowej wirtuozji, finezji i tego, co nagrywał wcześniej i potem w swoim zespole, ale potem również solowo, no to oczywiście była to pozycja obowiązkowa, którą szukałem i którą znalazłem w bardzo dobrej jakości, właśnie oryginał, który chciałem mieć. Zresztą w mojej kolekcji są w zasadzie oryginały wszystkich płyt Dire Straits i tak zamierzam w ten sposób swoją kolekcję budować. Natomiast oczywiście, kiedy ta płyta się ukazała, to była płyta dość przełomowa i to o tym trzeba parę słów powiedzieć. Ona się ukazała w 1985 roku i kiedy Knopfler ją nagrywał już ją częściowo cyfrowo. Część masterów była cyfrowa, część jeszcze była analogowa, dlatego że oni robili krok wtedy z jednej łodzi na drugą. To właśnie wtedy format cyfrowy rozpoczynał swoją dominację i tak naprawdę Dire Straits była, tak się mówi przynajmniej, pierwszym albumem płytowym wydanym na CD i w ogóle pierwszym, który sprzedał się w nakładzie miliona egzemplarzy. Oni wydali więcej płyt cyfrowych niż analogowych i sprzedali więcej płyt CD niż płyt winylowych tego albumu. To było pierwsze historyczne takie wydarzenie. W ogóle wyczytałem taką informację, nie wiem, czy ona jest prawdziwa, że pierwszy singiel z tego albumu So Far Away był pierwszym historycznie singlem, jaki ukazał się na płycie CD. A więc w jaki sposób ta płyta, ten album zaznaczył pewien przełom, który się dokonywał w muzyce, w sposobie dystrybucji muzyki. Knopfler sam potem powiedział, że to w zasadzie był przypadek, że gdyby to nie była ta płyta, to byłaby inna. Po prostu tak się akurat zdarzyło, że w tym momencie, w tym miejscu i w tym czasie, kiedy on tą płytę wydawał, to dochodziło do takiego shiftu, jeśli chodzi o sposób dystrybucji muzyki. Więc to jest ta płyta, już o niej trochę sobie opowiadaliśmy. Jest nawet artykuł na moim blogu, więc możesz sobie o nim poczytać. Link do niego będzie pod tym filmem, jeżeli oglądasz go na YouTubie. Jest to oczywiście pojedyncza płyta z tą charakterystyczną etykietą, o której sobie już mówiliśmy, ze wspaniałymi utworami, bo to nie jest tylko So Far Away, to jest nie tylko Money for Nothing, ale Walk of Life, bardzo znana z koncertowych wykonań Knopflera, Your Latest Tricks, Why War, i w zasadzie wszystkie te piosenki, Across the River, oczywiście tytułowy Brothers in Arms. Dla mnie to jest płyta, którą ja mogę słuchać od deski do deski, jest po prostu fantastyczna.
Jest to jedno z tych wydawnictw, którego nie można posłuchać tak naprawdę tylko w postaci jednej piosenki. Tak, jeżeli nie słyszałeś całej tej płyty, to nie znasz Dire Straits i nie jesteś w stanie zrozumieć, jaką rolę ona odegrała w kształtowaniu się w muzyki. Została wybrana przez magazyn Rolling Stone jako jeden z 500 najwspanialszych albumów w historii muzyki rozrywkowej. No, nie bez kozery, płyta jest naprawdę fantastyczna, chociaż można się upierać, czy jest dużo, dużo lepsza od Love Over Gold czy Making Movies. Uważam, że te trzy albumy są po prostu wspaniałe. Wszystkie płyty, ostatnio słuchałem sobie wszystkich płyt Dire Straits, płyta po płycie, uważam, że one wszystkie są spójne, wszystkie są wspaniałe i tak naprawdę dla mnie każda jest dobra. Ale oczywiście tu mówimy o wybitnym dziele, o jednej z najlepszych płyt w historii, jednej z najlepszych płyt. Może ona nie porwie tych, którzy lubią ciężkie brzmienia i bardzo heavy metal granie, ponieważ jest taka dość nastrojowa, dość wolna, dość sentymentalna, dość lekko folkowo-etniczna. Tu już pojawiają się te wszystkie klimaty, które potem bardzo mocno wychodziły w dalszej twórczości Knopflera. W każdym razie, no, ta płyta dla kolekcjonera to jest oczywiście, tego zespołu, miłośnika tego zespołu, to jest oczywiście obowiązkowa lektura i uważam, że warto ją mieć na swojej półce. Natomiast kiedy sięgnąłem po to nowe wydanie 2014 roku, które zresztą jest wydane w bliźniaczo podobnej okładce, zaraz sobie ją obejrzymy, wyjmiemy sobie obie płyty tutaj. Wyjmiemy sobie okładkę. Ona się różni w zasadzie bardzo charakterystycznym znakiem. Tutaj kod kreskowy jest na białym tle, podczas gdy w oryginale jest na różowym tle. Nie będę już w tej chwili, a może sobie wyjmiemy, żeby zobaczyć tą ciekawostkę. Wyjmiemy sobie płytę. No i tutaj można zobaczyć kod kreskowy na różowym tle. W tym przypadku mamy kod kreskowy na białym tle. Oczywiście te płyty są łatwo odróżnialne, nie ma żadnego problemu, żeby się tutaj pomylić, bo po pierwsze tych nie znajdziesz w sklepie, tych starych, a jeśli chodzi o płytę tą najnowszą, ona ma dwie koperty w środku. W wydawnictwie oryginalnym jest oczywiście tylko jedna koperta z tekstami. Tutaj mamy dwie koperty, które zostały po prostu inaczej podzielone, to znaczy mamy tutaj na dwóch kopertach teksty piosenek, dwóch stron. Tutaj mamy jedną pustą tył jednej koperty, a na drugiej mamy credits, czyli za udział wzięli, czyli to wszystko, kto tutaj uczestniczył w powstawaniu tego wspaniałego albumu. Więc dwie koperty, takie jak w wydaniu poprzednim. Tym pierwotnym była jedna, ale bardzo podobnie wydana, również kartonikowa. Draży mnie to, że oni płyty pakują w te kartonikowe, że nie dają w koperty antystatyczne. No ale taka już, powiedzmy, jest ich filozofia, jeśli chodzi o wydawnictwo Vertigo. Oczywiście te same utwory, ale. Skąd się wzięły dwie płyty? Bardzo dobre pytanie, sam się zdziwiłem, dlatego że cały materiał mieścił się na jednej płycie. Przede wszystkim warto zauważyć, że to jest płyta na... Płyta taka gruba, ciężka, 180 gramów, więc audiofilskie wydanie, głębsze rowki, więc muzyka brzmi teoretycznie przynajmniej lepiej i w tym przypadku dobrze, bardzo dobrze się jej słucha, jest bardziej trwona, ale na jednej stronie dwa utwory, to widać po wielkości runoutu, czyli tej końcówki płyty. Oni dość hojnie potraktowali te winyle. Dwa kawałki na pierwszej stronie i dwa kawałki na drugiej, także widzimy, te końcówki są bardzo, bardzo duże, ale skąd się to wzięło? Wzięło się to z tego, że blisko 8 minut została wydłużona muzyka, to znaczy zostały cztery utwory na nowo przemontowane i zostały wydłużone, między innymi Money for Nothing, między innymi Why Worry. Mają dużo dłuższe wersje. No, absolutnie nie jest to muzyka, którą zagrają w radio, zwłaszcza na playliście w popularnej komercyjnej stacji radiowej. Może gdzieś w nocy w jakimś audiofilskiej audycji ktoś może ją zagrać, ale to nie są czasy programu trzeciego trójki, tak zwanej popularnej, Piotra Kaczkowskiego, Wojciecha Manna czy Marka Niedźwiedzkiego, kiedy grało się płyty, zwłaszcza Piotr Kaczkowski w swoich audycjach Minimax, czy w tonacji trójki, czy w jakichś innych, grali płyty od deski do deski. Tutaj niestety tej płyty w radio raczej nie usłyszymy, raczej żadnego z tych utworów w wersji, w jakiej została tutaj przedstawiona. Także na płycie pierwszej mamy po dwa utwory na każdej stronie i słucha się je świetnie. Jeżeli tylko lubisz te klimaty i jest odfilmowana płyta, to dla mnie mogłaby trwać dłużej, naprawdę.
bardzo, bardzo ładna. Druga płyta, na drugiej płycie jest nieco więcej utworów, o jeden więcej. Na trzeciej stronie mamy Why Worry i Ride Across the River. I ten Why Worry jest naprawdę wydłużony, bo tu można zobaczyć pierwszy track, jaki długi jest. Mocno wydłużony. No i mamy na drugiej stronie Brothers in Arms. Mamy jeszcze te dwa utwory z drugiej strony, czyli The Man's Too Strong i One World, Jeden Świat. No ale ten Brothers in Arms, tutaj on jest nietknięty, on jest w zasadzie w tej samej wersji, w jakiej mamy go na płycie oryginalnej. Money for Nothing jest trochę dłuższy. Generalnie płyta jest wspaniała i dobrze się ją słucha. Ja sobie przesłuchałem ją kilka razy, byłem zachwycony, jeśli chodzi o jakość dźwięku i no, wydanie jest naprawdę wspaniałe, bardzo ładne i miłe dla ucha. No i przede wszystkim dla koneserów tej muzyki, no to jest coś niesamowitego, że można sobie posłuchać zupełnie innych wersji. One zostały na nowo zremasterowane przy wykorzystaniu analogowych i cyfrowych masterów. Więc stąd ten powrót do czarnego krążka, back to black. I wydanie jej w taki sposób, w jaki miłośnicy tej muzyki będą w stanie docenić ją najbardziej. Także odpowiedź na pytanie, czy warto mieć płytę tą ostatnią, czy warto mieć płytę oryginalną, odpowiedź jest bardzo dla mnie bardzo prosta. Warto mieć obydwie. Z uwagi na to, że po prostu one prezentują trochę jakby dwa inne światy. Z jednej strony mamy ten oryginał, tą muzykę, z którą się oswoiliśmy, ale z drugiej strony mamy te smaczki w postaci 8 minut dodatkowej muzyki w bardzo dobrym wydaniu, na świetnej jakości tłoczeniu płyt. I wydaje się, że posiadanie obu egzemplarzy jest naprawdę sensowne, jeżeli ktoś, tak mówię, jest kolekcjonerem płyt Marka Knopflera. Jeszcze jedna ciekawostka jest taka, że jest specjalny kupon dołączony do tego wydania i można sobie pobrać ze strony Vinyl Sound, można sobie pobrać w cyfrowym brzmieniu MP3 całego tego albumu, czyli można go mieć na telefonie czy na iPadzie, czy na jakimkolwiek innym urządzeniu słuchać i sobie niekoniecznie tylko z winyli, te winyle trochę też szanować, niekoniecznie je do końca zgrywać, chociaż ja słucham tej muzyki z płyt winylowych. Jest to dla mnie wspaniała muzyka, kocham ją i nie widzę powodu, dla którego miałbym wybrać dźwięk analogowy dźwięk cyfrowy nad analogowy, chociaż znawcy twierdzą, że one się niczym nie różnią, ale doświadczenie słuchania płyty winylowej dla mnie jest zupełnie inne. To są dwie edycje płyty Brothers in Arms, jakie mam. Jeżeli znajdę jakąś ciekawą i kupię ją, to oczywiście przedstawię w naszej serii winyle na wideo. Tych filmów będzie trochę więcej, mamy więcej czasu, będziemy je kręcili. Chętnie opowiem Ci o innych tytułach z mojej kolekcji. Dziękuję bardzo, pozdrawiam, Jacek Dudzic, do usłyszenia w kolejnym odcinku.